historię. W tym roku obchodzi... Czy ktoś z Państwa wie, ile lat obchodzi w tym roku Maltanka? O tak, zewsząd roznoszą się głosy. 50 lat. To naprawdę piękny wiek, jak i nasza bohaterka jest przepiękna. Wystarczy się jej przyjrzeć. Dokładnie 21 lipca 1972 roku ruszyła po raz pierwszy tutaj, na Malcie, bo została przeniesiona z innej lokalizacji. Ale myślę, że o tej historii jeszcze dziś wielokrotnie usłyszymy. Ta piękna uroczystość nie odbyłaby się bez sponsorów oraz partnerów. Pozwolą Państwo, że przedstawię tych, dzięki którym będziemy dziś tak hucznie świętować. Sponsorami 50. urodzin Maltanki są Koleje Wielkopolskie, Metcom, Endy, Solaris Bus & Coach, Intercars, Midura Group, ZPU Helmet, SKB Drive Tech, Ster, PSI Polska, Enika, Hoppeke Baterie, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jawi, Pixel, R&G Plus, Void Turbo, KJF Broker, AMS. Są z nami również, i proszę się rozejrzeć, gdzie są, widzę, że już strażacy przybyli także do nas, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Miejska Straży Pożarnej, Straż Miejska Miasta Poznania, o której przed momentem wspomniałam, Teatr Nowy w Poznaniu, Pogotowie Ratunkowe, Klub Sportowy Warta Poznań, Hotel Merkur Poznań, Piłkarska Akademia Rejsa, Koło Logistyków przy Politechnice Poznańskiej, Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa, Mateusz Wawrowski, Makieta Klocków Lego. Myślę, że to też Państwa zainteresuje. A jakie czekają nas dzisiaj atrakcje? Mobilne planetarium po mojej lewej stronie, jak Państwo patrzą na scenę, to po Państwa prawej stronie. Dmuchańce, warsztaty kreatywne z Teatrem Nowym, atrakcje na stoiskach Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Są również przygotowane dla Państwa słodkie upominki na stoisku hoteli sieci Accor. Dziś jest z nami hotel Merkur. Macham do nich, oczywiście odmawują. Dzień dobry, witamy serdecznie i wiem, że Państwo przygotowali również vouchery dla uczestników konkursu. Tak, przytakują, zgadzają się. Będzie również z nami, będą również przygotowane dla Państwa konkursy sportowe na stoisku Warty Poznań oraz Akademii Piłkarskiej Rejsa. Wystawa makiety z klocków Lego Mateusz buduje. Przejazdy kolejkami, przejazdy drezyną. Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa zaprasza na takie przejazdy. No i liczne konkursy na stoiskach. Na tych stoiskach do wygrania będą przeróżne jubileuszowe gadżety. Zatem atrakcji czeka nas niemiara. Mam nadzieję, że Państwo zostaną z nami. Pogoda zamówiona, humory przygotowane. Mam nadzieję, że dobre. Zatem serdecznie zapraszam. No to poproszę o muzykę.
Zgromadziliśmy się tutaj w tym pięknym miejscu z okazji urodzin tak dostojnej jubilatki. Kto z Was pamięta, jaki wiersz rozpoczyna się tymi słowami? Stoi na stacji co? Co stoi? Lokomotywa, dobrze. Ktoś tutaj chodził do szkoły i czytał wierszyki Juliana Tuwima. Tak, czy stoi nasza lokomotywa? Proszę spojrzeć. Stoi, czeka na odjazd. Nasza uroczystość, a dokładniej 50. urodziny Maltanki, nie mogą odbyć się właśnie bez tego wiersza, który usłyszymy w wykonaniu Oliwii Nazimek, aktorki Teatru Nowego w Poznaniu. Zapraszam. Lokomotywa. Ciężka. Ogromna i pot z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie.
Dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Jak gorąco, puf, jak gorąco, uff, jak gorąco. Już ledwo sapię, już ledwo zipię, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza, stali. Już pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów. W piątym zaś stoi sześć fortepianów, w siódmym armata. O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka, w siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy, w dziewiątym same tłuczone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie, a tych wagonów jest ze 40. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wiem, jak się wytężał, co nie udźwignie. Taki to ciężar. Nagle gwizd. Nagle świst. Para. Buch. Koła. Wróg. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach, po spale, szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się koło za kołem i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni łomoce i stuka i pędzi, a dokąd, a dokąd, a dokąd, na wprost, po torze, po torze, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i śpieszy się, śpieszy, by zdążyć na czas, bo tak to turkoce i puka i stuka, to tak to, to tak to, to tak to, to tak to, to gładko, tak lekko, tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka, nie stal, nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana, lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana, a skądże to, jakże to, czemu tak gna, a co to, to, co to, to, kto to tak pcha, że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch, to para gorąca wprawiła to w ruch, to para, co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków i gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, i koła turkocą, i puka, i stuka, to tak, to, 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 to
Andy, Solaris Bus & Coach, Intercars, Bidura Group, ZPU Helmet, SKB Drive Tech, Ster, PSI Polska, Enika, Hoppeke Baterie, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jabi, Pixel, RNG Plus, Void Turbo, KJF Broker, AMS. Na 50. urodzinach Maltanki są także Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Miejska Straży Pożarnej, Straż Miejska Miasta Poznania, Teatr Nowy w Poznaniu, Pogotowie Ratunkowe, Klub Sportowy Warta Poznań, Hotel Merkir Poznań, Piłkarska Akademia Rejsa, Koło Logistyków przy Politechnice Poznańskiej, Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa, Mateusz Wawrowski, Makieta Klocków Lego, Klub Miłośników Pojazdów Szynowych, Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa. Witamy również wszystkich Państwa przybyłych na nasz wspaniały festyn, na urodziny Maltanki. Już teraz o zabranie głosu poproszę pana Mariusza Wiśniewskiego, zastępcę prezydenta Poznania. Dzień dobry Państwu, jest tak piękna pogoda, więc będę bardzo krótko mówił, żebyśmy tutaj nie musieli aż tak mocno tym słońcu pewnie wystawać, ale tak zapytała Pani przed chwilą prowadząca, czy wyobrażamy sobie nasze miasto bez Maltanki i myślę, że nikt nie wyobrażałby sobie Poznania bez Maltanki i sądzę, że nie ma takiej mieszkanki, takiego mieszkańca Poznania, który by czy która by nie korzystała z tej trasy chociaż raz w swoim życiu. Przeważnie nasz debiut z Maltanką zaczyna się w dzieciństwie. Przyprowadzani tutaj byliśmy przez naszych rodziców, przez dziadków. Ja wczoraj, korzystając z dnia wolnego, akurat byłem tutaj z moją córką, która pierwszy raz przyjechała Maltanką i to są wspomnienia, które zostają na całe życie. Cieszę się, że możemy dzisiaj świętować 50-lecie. Chciałbym bardzo serdecznie w imieniu władz miasta Poznania podziękować wszystkim ludziom, którzy przez te 50 lat opiekowali się Maltanką, którzy dla niej pracowali, którzy wykonywali szereg rzeczy, które pozwoliły zbudować tą tradycję. Wszystkim ludziom bez wyjątku. Chciałbym tutaj w szczególności może wspomnieć niedawno zmarłego maszynistę, pana Romana Drzewieckiego. I chcę też podziękować dzisiejszemu opiekunowi Maltanki, czyli MPK, wszystkim pracownikom, wszystkim ludziom, którzy dzisiaj powodują, że ta wielka rzecz może też być naszą świetną promocją naszego miasta, bo Maltanki zazdrości nam wiele osób przybywających do naszego miasta. To jest nasza tradycja, to jest nasza duma. Życzmy Maltance kolejnych 50 lat, a Państwu dzisiaj, w szczególności dzieciom, dobrej zabawy. Dziękuję. Mam nadzieję, że to jest taka zdrowa zazdrość, jeżeli chodzi o Maltankę. Panie prezydencie, bardzo dziękuję. Teraz poproszę o kilka słów pana Krzysztofa Dostatniego, prezesa zarządu MPK Poznań. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło Państwa powitać. Bardzo miło mi powitać naszych wszystkich gości, którzy z okazji tego zaszczytnego jubileuszu przybyli, aby świętować 50. urodziny kolejki Maltanka. Proszę Państwa, możemy podziwiać dzisiaj tutaj piękne wagony, piękny tabor i można powiedzieć zabytkowy, może nieco historyczny, ponieważ korzenie tej kolejki sięgają roku 1956, kiedy ona swój debiut miała jako kolejka na Łęgach Gębińskich. To wszystko oczywiście jest piękne, natomiast jakby esencją tej całej kolejki są ludzie. Tak jak powiedział pan prezydent Mariusz Wiśniewski, gdyby nie ludzie, tego wszystkiego by tu nie było. Ja w imieniu zarządu MPK również chciałbym podziękować wszystkim osobom, które zarówno jako pasażerowie, jak i nasi pracownicy przez lata uczestniczyli w tym projekcie. Czy to się, proszę Państwa, opłaca? Pewnie nie, ale niekiedy warto robić rzeczy, które się nie opłacają. Warto pójść do kina, warto pojechać kolejką Maltanką. To jest rzecz, która cieszy serca najmłodszych, cieszy serca starszych i myślę, że przyciąga do naszego miasta wielu turystów z zagranicy. Szanowni Państwo, gdyby nie ci ludzie, którzy dzisiaj tutaj z nami są, którzy swoje serce wkładają w to, aby te parowozy wyglądały tak pięknie, aby ten tabor tak pięknie się prezentował i mógł wozić Państwa, tego wszystkiego by nie było. Naszym marzeniem oczywiście jest budowa czy rozbudowa lokogarażu. Chcielibyśmy, Panie Prezydencie, w przyszłości stworzyć muzeum z
prawdziwego zdarzenia. Muzeum, które przyciągałoby jeszcze dodatkowo osoby, a nam dało możliwości do szerszego rozwoju tej pięknej kolejki Maltanki. Dziękuję Państwu bardzo. Życzymy imprezy. Panie Prezesie, bardzo dziękuję. Tak jak Panowie powiedzieli, esencją Maltanki są ludzie, a jubileusz jest okazją do wyróżnienia tych osób, które przyczyniły się właśnie do tego, jak obecnie wygląda i funkcjonuje Maltanka. I dlatego już teraz na naszą scenę zaproszę te wyjątkowe osoby, a Panów poproszę o pozostanie z nami. Wśród wyróżnionych jest Seweryn Dokuczał. Zapraszam Pana na scenę. Pracę na PKP rozpoczął w 1966 roku, pracując wiele lat na stanowisku dyżurnego ruchu. W 2008 roku rozpoczął pracę na kolejce parkowej Maltanka na stanowisku dyżurnego ruchu. Nawet Maltanka się cieszy z tego powodu, wykonując dodatkowo czynności kierownika pociągu. Przez 13 kolejnych lat wykonywał swą pracę wzorowo, będąc przykładem do naśladowania dla młodszych kolegów. Stał się ulubieńcem najmłodszych miłośników kolei. Gratulacje. Gratulujemy jeszcze raz. Fanfary były. Brawa! Wielkie brawa dla pana Seweryna. Kolejnym wyróżnionym jest pan Marek Rogasz. Też zapraszam na scenę. Pracę na PKP rozpoczął w 1963 roku, pracując wiele lat na stanowisku maszynisty. W 2005 roku rozpoczął pracę na kolejce parkowej Maltanka na stanowisku maszynisty, kierowcy pojazdu trakcyjnego, wykonując dodatkowo naprawy w taborze. Przez 16 kolejnych lat wykonywał swą pracę wzorowo, zachowując bezpieczeństwo w prowadzeniu pociągów na trasie Maltanka-Zwierzyniec. Pan Marek pewnie do nas przybędzie po nagrodę w zastępstwie. Proszę przygadać koledę. Tak. Pan kierownik dzielnie odbiera nagrodę. I brawa, oczywiście brawa. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Kolejnym wyróżnionym jest pan Paweł Wichłacz. Też zapraszamy pana na scenę. Pracę na PKP rozpoczął w 1971 roku, pracując wiele lat na stanowisku maszynisty. W 2018 roku rozpoczął pracę na kolejce parkowej Maltanka na stanowisku maszynisty, kierowcy pojazdu trakcyjnego, wykonując dodatkowo naprawy w taborze. Przez kolejne lata wykonywał swoją pracę wzorowo, zachowując bezpieczeństwo w prowadzeniu pociągów na trasie Maltanka-Zwierzyniec. Pan Paweł Wichłacz, który właśnie jeździ kolejką. Dostałam tutaj informację do prawego ucha od Agnieszki. Bardzo dziękuję. No to brawa, wielkie brawa dla pana Pawła. A czy mamy kogoś, kto odbierze w imieniu pana Pawła nagrodę? Tak. Pan Paweł Wichłacz, który właśnie prowadzi Maltankę. Kolejnym wyróżnionym jest pan Jacek Wesołowski. Również zapraszamy na scenę, jeśli jest w pobliżu. Pracę na PKP rozpoczął w 1969 roku, pracując wiele lat na stanowisku dyżurnego ruchu. W 2017 roku rozpoczął pracę na kolejce parkowej Maltanka na stanowisku dyżurnego ruchu, wykonując dodatkowo czynności kierownika pociągu. Przez 6 kolejnych lat wykonywał swoją pracę wzorowo, zachowując bezpieczeństwo w kursowaniu pociągów, a swoje doświadczenia zdobyte na PKP przenosi na kolejkę Maltanka. Panie Jacku, wszystkiego dobrego.
Wielkie brawa, pan Jacek Wesołowski. Kolejnym nagrodzonym jest pan Filip Bebenow. Zapraszamy pana na scenę. Działacz organizacji pozarządowych zajmujących się utrzymaniem zabytkowych kolei, specjalizujący się w zakresie kolei wąskotorowych i techniki parowozowej. Zawodowo związany z kolejami wąskotorowymi od 2008 roku. Od 2010 jako pomocnik maszynisty, a od 2012 roku jako maszynista trakcji parowej i od 2013 roku maszynista trakcji spalinowej. Współpracę z Maltanką rozpoczął w maju 2014 roku jako sezonowy współpracownik prowadzący i wykonujący drobne naprawy parowozu Borsig 11458, a z czasem także innych pojazdów. I pan Filip tak kocha swoją pracę, że właśnie jeździ Maltanką, więc wszystkiego dobrego. Pan kierownik dzielnie odbiera nagrody i przekazuje wyróżnionym. Pan Filip Bebenow, to wielkie brawa, żeby usłyszał gdzieś tam jeżdżąc Maltanką. Ostatnim wyróżnionym jest pan Jan Szwedziuk. Zapraszamy pana na scenę. Pracę na PKP rozpoczął w 1972 roku, pracując wiele lat na stanowisku dyżurnego ruchu. W 2015 roku rozpoczął pracę na kolejce parkowej Maltanka na stanowisku dyżurnego ruchu, wykonując dodatkowo czynności kierownika pociągu. W 2020 roku został wyznaczony na stanowisko kierownika kolejki, gdzie te obowiązki wykonuje do dnia dzisiejszego. Przez 8 kolejnych lat wykonywał swą pracę wzorowo, będąc przykładem do naśladowania dla młodszych kolegów. Stał się ulubieńcem najmłodszych miłośników kolei. Zdobyte na PKP doświadczenia przenosi na kolejkę Maltanka, co gwarantuje zachowanie pełnego bezpieczeństwa. Pan Jan Szwedziuk. Pan Jan Szwedziuk, jeszcze raz wielkie gratulacje i wielkie brawa dla wszystkich wyróżnionych. Poproszę panów o pozostanie jeszcze z nami na scenie, bo czekają nas kolejne niespodzianki. Panie prezesie, ja wiem, że tutaj kolejna niespodzianka szykuje się dla wiceprezydenta Poznania, pana Mariusza Wiśniewskiego. To chyba dlatego, że pan wczoraj jechał tą Maltanką, prawda? Nowe pokolenia, tak jest. Czym skorupka za młodu, tak? Szanowni Państwo, już za moment Eliza Dycha wraz z Orkiestrą Miasta Poznania zaintonuje piosenkę, którą śpiewa się podczas urodzin. Już za moment będzie to wsparcie wokalne. A jak obchodzone są urodziny, to oprócz 100 lat co jeszcze jest? Tort! Oczywiście, to pan prezydent zaintonował. Tort! Olbrzymi tort, piękny tort z Maltanką. Panie i panowie, bardzo proszę o rozpoczęcie krojenia tego smakołyku, a ci z państwa, którzy mają ochotę na urodzinowe ciasto, poproszę o podejście tutaj bliżej sceny. Oczywiście to też jest taka pora dla fotoreporterów. Bimbola dzielnie ściska dzieci, wita się z nimi, a tort jest imponujący, przepiękny i pewnie smaczny. To poprosimy o to 100 lat. Eliza? Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje raz. Brawo!
rękawiczki przygotowane, narzędzia do pokrojenia tortu również. Panowie, widzę, że bardzo profesjonalnie podeszli do sprawy. Ćwiczyliście, proszę się przyznać. Nie jest łatwo wciągnąć takie rękawiczki, kiedy taki skwar z nieba się leje. Ale może mamy pyro. Ale tak patrzę, ten tort to chyba tak z 1,5 metra na metr ma. Więcej nawet. Ile? 2 metry? 2 metry. Długi jest. Może być samochód.